przechodzimy do kolejnego punktu, to jest projekt uchwały w sprawie harmonogramu sesji Rady Dzielnicy 11 w Wielkopolskie w 2013 roku. To jest druk nr 213. Jest to projekt zarządu. Zarząd przygotował ten projekt uchwały zachowując, ale szanowni Państwo, ja bardzo proszę, zachowując to założenie, że sesje oczywiście odbywają się w poniedziałki o godzinie 18. Taki konsensus powstał, że to przeważającej liczbie rady dzielnicy 11 odpowiada. I planując terminy sesji też oczywiście braliśmy pod uwagę te terminy, które wynikają z procedur planowania i realizacji zadań powierzonych i priorytetowych. No i tak jak Państwo mogliście zapoznać, to są następujące propozycje. 3 stycznia ja tutaj zgłoszę taką poprawkę, która usuwa, bo 3 stycznia to już nie jest, został przeze mnie ten termin wyznaczony, a tak naprawdę był to termin zdeterminowany tym zapisem statutu. Tutaj również to mówię o tej poprawce. Następujące są propozycje 11 lutego, 18 marca, 22 kwietnia, 20 maja, 17 czerwca, 8 lipca, 26 sierpnia, 16 września, 14 października, 18 listopada, 16 grudnia. Jeżeli macie Państwo jakieś uwagi, wnioski, propozycje, to otwieram dyskusję. Proszę Państwa, radny, który będzie chciałby zabrać głos. Mam takie pytanie, tak? No pan radny Selecki, proszę. Pytanie, co roku chciałbym wnioskować o przesunięcie lipcowej sesji z 8 lipca na 1 lipca. Szanowni Państwo, ja bardzo proszę o odpowiedź. Jeżeli ma ta sesja w sprawie przebiegać, to proszę, żebyśmy wszyscy byli zdecydowani. Panie radny Selecki, to jest powód do dyskusji ubiegłego roku, kiedy tłumaczyłem, że jest termin związany z uchwaleniem zadań priorytetowych. Żeby komisje mogły się spotkać, przedstawić propozycje zadań priorytetowych, a to jest tak naprawdę najważniejsza kompetencja, w sumie najważniejszy projekt uchwały podejmowany przez Radę Dzielnicy 11 w ciągu roku, to musi być w lipcu czas, żeby komisje się spotkały, wypracowały pewne propozycje i do 15 lipca, żeby taką uchwałę podjąć. No stąd też taki termin, który jest, jak mówię, zdeterminowany harmonogramem i procedurą planowania zadań priorytetowych. Poza tym 17 czerwca też jest przewidziany termin czerwcowy, który też wynika z innych terminów związanych z planowaniem zadań. Nie, czy ktoś z Państwa proszę. Nie będę. Tak, chciałbym tylko powiedzieć, że pan Staranicki już zrozumiał, przekonał go pan przewodniczący, że już na ten temat nie będzie zgłaszał żadnej tutaj. Tego nie. Tak, będzie. Jest to Komisji Rewizyjnej. To są na tyle istotne komisje, że one nie mogą funkcjonować bez
przewodniczący. A wszystko wskazuje na to, że dzisiaj obaj przewodniczący zostaną odwołani na swój wniosek. W związku z tym proponuję, aby ta kolejna sesja styczniowa, mam nadzieję, będzie krótka, będzie związana tylko z wyborem przewodniczących komisji. Ale szanowni Państwo, naprawdę, ja nie bardzo proszę o spokój, szanujcie nas. Proponuję, aby odbyła się 28 stycznia. Nie, czy ktoś z Państwa w sprawie tej poprawki, w sprawie projektu jeszcze chce się wypowiedzieć? To normalna sesja, 28 stycznia to jest poniedziałek, też o godzinie 18. Proszę. Państwo, no... Nie mogą się spotkać, ale jest też prawdopodobieństwo, że pojawią się różnego rodzaju sprawy, prawdopodobnie wpłyną wnioski o zaopiniowanie inwestycji w ZE-TEK. Także to nie jest taka sesja zupełnie bezproduktywna. No, moim zdaniem nie możemy pozwolić sobie na to, żeby przez prawie półtora miesiąca w Radzie Dzielnicy nie funkcjonowały dwie istotne komisje, no, zwłaszcza Komisja Infrastruktury i Inwestycji. No to... Nie ma tam zastępcy. Nie ma. Nie, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tej sprawie chciałby zadać? Czy ktoś jeszcze jakąś poprawkę składał? Nie, szanowni Państwo, jeżeli ktoś chce coś powiedzieć, to proszę się zgłosić, ja udzielę głosu. Nie, ktoś jakąś poprawkę składa, nie widzę. Nikt się nie zgłasza. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad zgłoszoną przeze mnie poprawką. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki, proszę o podjęcie rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Poprawka została przyjęta i przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały do druku nr 213 w sprawie harmonogramu sesji Rady Dzielnicy 11 pod Podkarpackiej w 2013 roku. Kto z Państwa radnych, oczywiście wraz z przyjętą poprawką, kto z Państwa radnych jest za podjęciem w tej sprawie, proszę o podniesienie ręki. Dziewiętnaście. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Uchwała została podjęta.